Czy w perspektywie najbliższych 4 lat polskie organizacje sportowe będą w stanie utrzymać najlepszych graczy na świecie? Optymizmu brakuje. 61% widzów uważa, że nie, że będziemy tylko tych zawodników wyprzedawać na zgniły zachód. Mi się wydaje, że jeżeli 4 lata, to już teraz byśmy musieli mieć początek tej organizacji. Takie, która byłaby w stanie tych zawodników utrzymywać. Wydaje się, że na razie tylko Counter-Strike. Jest, bo ten Fortnite też nie jest chyba wybitny. Na przykład Fortnite Kingwingowy jest najprawdopodobniej lepszy. CS, okej, była sprzedaż zawodnika i mi się wydaje, że to jest prędzej model AGO, aniżeli rzeczywiście próba utrzymania najlepszych zawodników. Mamy Kingwin. Obrażasz go teraz? No, troszeczkę. No, nie, no. A ma ciężki dzień, pamiętaj. Kingwin nie jest w topce, ale też w innych grach nie jest w topce na świecie. Uważ, kiedy Team Kingwin miał jeszcze dywizję League of Legends, kiedy grał oni w Challenger Series, te pensje były europejskie. Co nie później... mówię, że nie. Tak. Ale to nie, to nie na świecie. Nie na świecie. Ja powiem tak. Autentycznie naszą najlepszą organizacją na świecie, organizacją jest Illuminar, bo w Hearthstone mają mieli wynik na poziomie światowym. I mówię tutaj chyba tam top 8, czyż nie? Gdzieś tam? Ja muszę do gry podjeżdżać, panowie, to szybciutko. No to dwa zdania. Dwa zdania. Jeżeli powiedzmy wiodącą firmą czy drużyną jest Kingwin, żeby wejść na światowym poziom, muszą zmienić nazwę, bo kapitału nie przyciągną od firmy typu Mercedes, Coca-Cola. Z całym szacunkiem dla firmy Kingwin, Coca-Cola nie będzie chciała być pod inną marką. Która jest mniejsza od nich. Która jest mniejsza od nich. Chociaż ja więcej wspólnego mam z Kingwinem niż z Coca-Colą. Kingwinka, który pije Coca-Colę na koszulce. To była kontrowersyjna teza.